Zobacz, nie jestem w tych samych ciuchach, ale to są moje najwygodniejsze ciuchy. Posłanie psa tutaj, legowisko. Takie rzeczy, tylko u Maziowej, na wizji, bo inni sprzątają. Znaczy ja też sprzątam, ale nie pod publikę, tylko dla was. Dobra, dzień drugi. Widać cię. Dzień drugi mojej kontuzji. Siedzieliśmy do 2:30 z Miśkiem w nocy. Jest godzina 9:15. 14 dokładnie. I co? Ja musiałam wstać, chłopaki śpią. Russell ma wolne od szkoły. Misiek wiadomo, że wstaje później, bo do pracy. Pracuję w nocy, pogoda będzie lało. Będzie lało, póki co nie pada. Jak widzicie, ja znowu bez makijażu. Prawdopodobnie oczy sobie tylko rzęsy podkreślę, ale tak delikatnie, że nikt tego nie zauważy tak na dobrą sprawę, oprócz mnie. Jak widzieliście, odpisuję na wszystkie komentarze. Odzywam się tutaj po to, bo po co ja wstałam wcześniej? No już wstałam jakiś czas temu, ale nie, dzisiaj nie wstałam o 6:00. Dzisiaj nie wstałam o 6:00, dzisiaj wstałam o 8:00. No, a poszłam spać o 2:30, także wiecie, prawdopodobnie drzemka będzie. Noga jest już dużo, dużo lepiej. Dzisiaj może zrobię jakiś trening. Jestem uzależniona chyba od tego. Taki bardziej jakiś, jakby to powiedzieć, siłowy. Może pójdę nawet na basen, ale na pewno nie na taki długi czas. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie z Russellem, czy on się dzisiaj wybierze na urodziny, czy nie, bo tam na ostatnią chwilę wyszło, że może jednak pójdzie. Wcześniej mu nie pozwoliłam, ale nie pozwoliłam mu z tego względu, że wiecie, bo tutaj szczepionce leżą. Myślałam, że to na tamte dni, a to się okazuje, że teraz. No, więc... Więc teraz to on może iść. Ja muszę jechać na sklepy, tak jak zawsze, na swoje przeceny. Russell poprosił mnie o Pringles. Jak widzicie moje zakupy, takich chrupków tam nie ma, bo nawet ja nie kupuję dziecku takich rzeczy. W sensie, że kiedyś to było początkiem dziennym, że ja obładowywałam nas, futrowałam nas różnymi takimi rzeczami. Jemy, wszystko jemy. Jemy fast foody, jemy frytki obciekające serem, tłuszczem i różnymi takimi dodatkami, ale wszystko jest wliczone, wszystko jest kontrolowane. O, już leję. Wszystko jest kontrolowane i wszystko jest, wiecie, pod kontrolą, tutaj, w głowie. Wczoraj? Wczoraj zjadłam sobie 2 lody, często jadam lody, często jadam słodycze, batony, tylko po prostu je wliczam. Nie pokazuję gdzieś tam na zdjęciach, bo to jest bez sensu, jakbym miała co chwilę coś wrzucać. Daję tylko te bardziej stałe posiłki. Robimy teraz tak, że jak Misiek jedzie do pracy, to robimy zupę. I co drugi dzień jest jakaś zupa. I dzisiaj chyba mi się wydaje, że zrobię zupę. No i właśnie. Albo zrobię warzywkową, że tak mówię zawsze, warzywkową, czyli jarzynową, z dużą ilością tam brukselki, ziemniaków, śmietanki i czegoś tam jeszcze, co się nawinie, że tak powiem, powrzucam wszystko, co mam. Albo zrobię buraczką, barszcz czerwony. Ale bym zrobiła barszcz po ukraińsku. No. Tylko bym musiała chyba zetrzeć ręcznie ten, bo nie chcę mi się obudzić. Tak chodzi ze mną taki barszczyk, wiecie, i fasolę tam wrzucić, i trochę kapusty, i tak dalej. I dzisiaj albo jutro będę piekła ciasto. I już to mówiłam wam chyba, albo głośno myślałam, że zrobię jakieś ciasto bananowe, z tego względu, że mam dużo bananów, takich już, wiecie, ciemnych.
Ciasto bananowe, Misiek mały mówi do mnie, bread, banana, a ja mówię, nie, tym razem zrobię ciasto, czyli w formie na przykład z galaretką albo z kremem jakimś. Zobaczymy. No dobra, no i się rozpadało. Ja brykam za chwilę na zakupy, na pewno do Lidla, bo mamy kupon 10 funtów offa do wykorzystania, a szkoda, żeby przepadł, bo przepada. Nie po to chodzę, wiecie, robić zakupy, na przykład na lampę, po to, żeby przepadło. Jak wrócę, pokażę Wam zakupy i jeszcze pogadamy, bo muszę się zastanowić nad dzisiejszym pytaniem. A słuchajcie, a te pytania wymyśliłam po to, żeby się lepiej poznać, bo Wy znacie mnie... Co to śnieg pada? Znacie mnie na wylot, a ja znam garstkę z Was. A tak to jak będziecie pisali takie komentarze, odpowiedzi na te pytania, to się poznamy bliżej. I jeżeli macie ochotę, to napiszcie do mnie prywatnie na Instagramie, bo tam jestem codziennie i odpisuję praktycznie od ręki. Także fajnie by było się poznać bliżej z Wami wszystkimi. Buziaki, jeżeli... jeżeli macie ochotę, to udostępnijcie któryś z moich filmików albo ogólnie mój kanał w poleceniach, żeby nas przyszło więcej. Będzie fajnie. Dobra, do zobaczenia przy zakupach. Wróciłam ze sklepu, moje chłopaki się już też pobudzili, ale tam sobie chodzą golaski. Dobra, co kupiłam? W normalnej cenie potrzebuję z kurczakiem i takimi innymi rzeczami. Zawsze używam, świetna sprawa. Polecam Wam mieć takie coś w domu. Tutaj o, ze świeżych warzyw również jest to samo w sumie, bo to jest stir fry, czyli do smażenia, mieszanka. Tu mam świeżą, z funta na 25 pensów. Data jest do dzisiaj, więc trzeba to wykorzystać, bo tego bym nie mroziła z tego względu, że niesmaczne są rzeczy, trochę są inne tu jak tu. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi i to nie mrożę, tylko to wykorzystuję. Kupiłam chipsy, nie Pringlesy, a jakieś polskie, wiejskie ziemniaczki i cebulka, przecenione mleko. Zobaczcie, uwielbiam trzy sery do ścierania. Tutaj jest mniej, 30% mniej tłuszczu. Uwielbiam ten ser, ale uwielbiam to, że często jest przeceniony. Znaczy ja akurat tak trafiam, że jest przeceniony. Ludzie mówią, że chodzą do sklepu i nie widzą tych przecen. Ja chodzę i zobaczcie, no żółte karteczki się wprost do mnie uśmiechają. Słuchajcie, cena z 2,30 na 69 pensów. Do wszystkiego. Super, mega, ekstra, zaje fajny ser. Polecam. W normalnej cenie bym go nie kupiła z tego względu, że drogi. Ale w normalnej cenie. To wtedy bym wolała w Lidlu kupić jakiś, ale... wiecie, o co chodzi. Za tą cenę świetnie, nic się nie dzieje, jak go mrożę, mrozimy go zawsze. Dobra, chrupeczki, pieczywo chrupkie. Ja bardzo lubię pieczywo chrupkie. Kupiłam sobie wątróbkę z owieczki. Dzisiaj sobie zrobię właśnie z warzywkami, prawdopodobnie na kolację. Tutaj kupiłam Russellowi picie, Fantę niebieską, również przeceniona, lody te i te zaraz schowam, to są proteinowe lody z małą ilością, tak naprawdę wysokoproteinowe, mało cukru, biała czekolada, ciasteczko 120 kalorii za jedno, ile, czekajcie, jest tutaj pokazane, ile protein na pewno jest, ale dobra, tu jest. 16 gram, to dosyć sporo jak na lody. Co to jest? Bób, tutaj mam groszek, tutaj mam majeranki, 2 i liść laurowy. Tutaj mam następne lody, to the best of the best, bo uwielbiam te lody. I kupiłam, uwaga, uwaga, rybę. Zobaczcie, piękna ryba, piękna.
aż by mi ją wzięła i zjadła teraz, ale już mam wyciągniętą inną rybę na dzisiaj, więc ta leci do zamrażalnika. I teraz uwaga, były tylko dwie sztuki, jakoś się podzielimy po pół, będzie, wiecie, na cztery podzielimy i każdy zje, ja zjem dwie części, chłopaki po jednej i będzie dobrze. Z 2,66 na 54 ta, a ta z 2,35 na 47 pensów. Super, słuchajcie, naprawdę super zakupy. Jeszcze za chwilę pokażę Wam również z Lidla zakupy. Okej. Dobra, następna część to takie ciasteczka kupiłam jakieś. No nie wiem, patrzcie jak to jest popisane. Ktoś coś pisał, długo pisał, jak wyciągał. Dobra, kola. Ta podróba najlepsza, bo inne niestety nam nie wchodzą. Teskowa na przykład, czuć chemię, sztuczność, a ta jest bardzo podobna do prawdziwej. Dobra, kupiłam teraz tak, jeden mascarpone, jedną ricottę i jeden soft cheese light. Dlatego, że nie pamiętałam co potrzebuję i kupiłam wszystko trzy, razy trzy. Używam kostek rosołowych, znaczy kostek, ogólnie kostek używam i nie wstydzę się tego. Ostatnio w ogóle nie robię wywaru, bo nie mam gdzie trzymać i tak dalej. I po prostu po co zachoduję, jak to jest ok. Podwójna śmietana. Uwielbiam tą śmietanę. Ona smakuje dokładnie tak jak śmietana taka, wiecie, jak przypomina mi się dzieciństwo, jak brało się mleko prosto od krowy, kupowało i robiło się własną śmietanę, to właśnie ta tak smakuje. Uwielbiam ją. No co prawda, wiecie, kalorie ma fest, ale do zupy jak tralala, czy tam do deserów. Dobra, masło niesłodzone, orzechy nerkowca, noki. Wiecie, że teraz najtańsze są w Lidlu i nawet dosyć dobry skład, bo mają 70% tych ziemniaków, nie? Więc jest ok, bo jak jest mniej, to nawet nie ma co brać. Co tam jeszcze mamy tutaj? Chorizo, szalotka, banany świeże, bo mam takie dojrzałe, z których będę robiła ciasto, jak wspominałam, buraki, jedne kurczaczki, nie wiedziałam, czy są w domu, czy nie ma, dwa energy drinki, fasola i te chusteczki do tyłka. Co chciałam Wam powiedzieć, to chciałam Wam powiedzieć, mam nadzieję, że nie, chciałam Wam powiedzieć to, że na dzisiaj już koniec, ale pytanie na dziś, jakie wymyślić tu pytanie? O, wiem! Często gotuję, więc powiedzcie mi, jaka jest Wasza ulubiona zupa. Pytanie na dziś, jaka jest Wasza ulubiona zupa? Pamiętajcie o komentarzach, kciukach, buziaki. Do zobaczenia jutro, pa, pa.